MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Słuchajcie, uśmiech na twarzy nie tylko dlatego, że wygrał nasz Polak Rodak, ale wygrałem kupon dzięki tobie w 50%. Nie mam problemu. Nie dziękuję mam problemu. Bardzo. Cieszę się. Guzik, słuchaj, wchodzisz i ja wiedziałem, że to się tak skończy, bo ty trenowałeś przez jakiś czas, przyznaj się do tego. Tak, no tak, no ja trenowałem do jedynki, pojedynce i faktycznie no gdzieś tam jeszcze wcześniej troszeczkę liznąłem trochę tego sportu, więc to nie jest tak, że wchodziłem totalnie goły, że tak powiem, nie? Do tego oktagonu, więc tak, tak. Spodziewałeś się, że to będzie aż tak prosty pojedynek, aż tak łatwa walka? Bo ja sądziłem, że chociaż trochę ci się postawi twój rywal, a tutaj się okazało, że no z wielkich chmur mały deszcz. Znaczy ja byłem przekonany od samego początku, ja wiedziałem o tym, że tak będzie. W sensie i my, ja i mój narożnik mieliśmy de facto, ja wiem, że to może zabrzmi tak trochę, wiesz, że o ego top, kurwa i tak dalej. Nie, to nie o to chodzi, po prostu... Nie, to fakty. No nie, no po prostu tak było. No, od samego początku gdzieś tam ja i mój narożnik analizowaliśmy sobie jego, nie wiem, tarczowanie, walki, to ile faktycznie on jest w stanie wytrzymać. I ja to widziałem w oktagonie. Były dwa scenariusze, albo będzie stał wycofany, albo ruszył. Więc to nie poszło tak, jak ja chciałem, bo myślałem, że będzie bardziej wycofany i ja go sprowadzę do parteru i będzie poddanie, ale nie. Ruszył, więc troszeczkę inaczej to się potoczyło. Skończyło się w parterze oczywiście, bo taki był plan. Ale było widać w momencie, w którym było raz, dwa, trzy, on cały czas napierał, cały czas ciosami. I te ciosy w ogóle nie trafiały, one leciały w powietrze, bo ja sobie tylko odchylałem głowę. Więc z każdym kolejnym ciosem widziałem, jak on opada z sił, nie? Jak te ciosy już były coraz wolniejsze, aż w końcu mówię, no dobra, no to wjeżdżamy, bum, do parteru, buch, buch i koniec. To jest chyba idealne takie udowodnienie tej złotej zasady, to nie biceps bije, tylko pięść, no nie? No, jak się ma mięśnie, to jeszcze trzeba umieć je wykorzystać, nie? To jest chyba je dotlenić jeszcze. No ja, tak jak powiedziałem na samym początku, ja mam tylko to unieść, no. Ja nie muszę nic dotleniać, więc... Ja sobie to uniosę, a chłopak nie dał rady z tlenem, no to jakby prosty temat, nie? Na co, plan jest trochę się pozbyć tego Daszka, czy nie? Tak, teraz tak, no bo rozpoczynam współpracę z klubem z Grudziądza, z trenerem z Grudziądza, więc no już właściwie od wtorku na matę, no i naprawdę ostre zapierdalanie, bo walki kolejne myślę, że już niedługo. No i przede wszystkim no trzeba trochę zadbać o swoją formę fizyczną, chociaż wydaje mi się, że szczerze? To jest, mógłbym teraz nawet pójść jeszcze z Darolem się ponapierdalać w oktagonu, ale mimo wszystko sam nawet dla siebie, dla samopoczucia trochę muszę zrzucić. No tak, dokładnie, to nie po to, żeby zadowolić innych, tylko żeby po prostu się czuć samemu dobrze w swoim ciele. Guzik, były jednak jakieś delikatne obawy przed pojedynkiem, że trafi gdzieś na szczękę czysto, zgasi światło, że tak to się może skończyć? Wiesz co, nie było czegoś takiego. Wiesz co, jak się wchodzi w tym tunelu, była taka faktycznie chwila zwątpienia, ale w momencie, w którym ja wyszedłem, zostałem zapowiedziany, weszła moja muzyka, zobaczyłem tych wszystkich ludzi, wiesz, którzy ręce wyciągają do ciebie, automatycznie poczułem taki zastrzyk, wiesz, energii, taki wow! Mówię, no nie, no rozjebię go. Stałem dosłownie w oktagonie, przysięgam, stałem w oktagonie, powiedziałem, nie, no muszę go rozkurwić. Ja po prostu byłem tak nabuzowany, tak naładowany. No i powiedziałem sobie, że to dla mojego syna. No i faktycznie gdzieś tam skończył się tak, jak chciałem. I dla syna, powiem brzydko, najebałeś gościa. Tak, coś takiego. Coś takiego, słuchajcie. Guzik, bardzo moim zdaniem fajne dla ciebie starcie. To była duża szansa też od organizacji, no bo nie oszukujmy się, ten człowiek, który jest od nas z 5 metrów obok, naprawdę ma potężne zasięgi, słuchaj. I on też chwalił się tym pojedynkiem na TikTokach, na Twitterze też huczało wszystko, także dla ciebie to też był taki fajny boost, co medialny. Znaczy, no na pewno, wiesz, więcej ludzi gdzieś tam o mnie usłyszało, nawet tych, którzy oglądają gdzieś Fame, ale nie do końca wiedzieli, jak to się zaczynało, to faktycznie być może, wiesz, dużo ludzi o mnie usłyszało, ale prawda jest taka, że to jest przemiły gość, mimo wszystko, to jest naprawdę przemiły gość, jest mega sympatycznym gościem i fajnie, że ma taką widownię, nawet jeżeli, wiesz, większość z nich to Polacy. Ja życzę mu jak najbardziej sukcesów, jeżeli dalej się będzie gdzieś rozwijał tutaj gdzieś, a być może w Fejmie, no to mam szansę gdzieś tam mimo wszystko zaistnieć, nie? Tylko niech więcej mówi. On odpowiada, nie wiem, dwoma słowami, nie? No niestety tak, ale też on być może nie do końca jeszcze rozumie to uniwersum, że tutaj trzeba być, wiesz. Poza tym druga sprawa, że nie jest u siebie, nie? Jest. Słuchaj, w ogóle właśnie wielki szacun, zobacz, on wchodzi na konferencję, 1000 ludzi na widowni, nie jego język, nawet nie wie, czy my się z niego śmiejemy,
czy tłumacz nawet mu tłumaczy dobrze, no nie? I wyszedł, też chłopak pokazał naprawdę jaja. Zobaczymy, ja myślę, że jeszcze dostanie szansę. Samo wyjście do oktagonu jest już pewnego rodzaju, wiesz, takim... No to trzeba mi dzieje, żeby wyjść mimo wszystko, nie? Jednak tam 10 tysięcy, czy ile tam tysięcy ludzi na arenie i jeszcze świadomość tego, że ogląda to pewnie setki tysięcy ludzi gdzieś tam. Miliony. Czy miliony właściwie na pay-per-view, no to też działa, nie? Na przykład pamiętam, jak mnie na pierwszej gali to przycisnęło strasznie. Tutaj już nie było tak, ale na pierwszej gali tak, faktycznie. Jest przeskok, co? Jest ogromny. Jest coś niesamowitego, móc usłyszeć, że jest koniec i że wygrywasz, to po prostu... Nie potrafię ci opisać, ile uczuć we mnie, wiesz, buzowało w momencie, kiedy sędzia rozczerwał walkę. Coś niesamowitego. Słuchaj, dobra, jedziemy, co dalej? Mówisz, że mógłby wyskoczyć do Darol Wadorlew, dzisiaj ma inny pojedynek, ale to jest chyba naturalne, co? Twój przeciwnik. Idealnie się wszystko układa, słuchaj, a gala jubileuszowa 20, tuż. No, słuchaj, Darolew zbierze dzisiaj pewnie stęgi oklep od Disa, no i ja bardzo chętnie poprawię mu przy najbliższej okazji, jak tylko Federacja Fame stwierdzi, że warto, że robimy to, no to ja jestem w każdym momencie gotowy do tego, żeby wejść do oktagonu z tym człowiekiem. Że jesteś, właśnie no o czym mówisz, no, że jesteś gotowy na wyzwanie Darolwa, nie masz czegoś takiego, że to jest jednak bardziej doświadczony zawodnik niż ty, on ma kilkanaście walk. Tam jest pewnie już prawie 20, blisko. No i wszystko w pizdę, to co to za... Nie, no wygrał kilka, trzy no, chyba. Z jakimiś ogórami, no to co to za... No i raz w Marconie, bo miał gorszy dzień. Marcel, no to co to jest za rekord? No przestań, co? Ale Trasztok by był ładny, co z Darkiem? Wiesz co, no powiem ci tak, no lirycznie to ja go zjadam jak dziecko, rozumiesz? Przecież to jest tęgi debil. On, wiesz, jedyne co ci może powiedzieć to waaa! To jest jakby cały jego repertuar, kurwa, wypowiedzi. Albo chyba, że Ebebem coś podrzuci, to wtedy, wiesz, coś powie. Ale tak, nie no, no nie wiem, no dla mnie jest strasznie przereklamowany, no i tyle. No ale to... Słuchaj, a będziesz dążył do rewanżu z Boxdelem, czy nie? No i bardzo duże pytanie jest na ten temat, na pewno. Natomiast to nie jest ten czas, ani nie to miejsce. Michał jest no dużo lepszej formie niż ja. Cały czas trenuje. Myślę, że to jest temat do przegadania na pewno z federacją, ale to jest coś odległego. Myślę, że rok, półtorej, nie? Takiego naprawdę intensywnego treningu z mojej strony. I wtedy faktycznie możemy na ten temat dyskutować. Na razie no muszę się zająć sobą, zająć się najbliższymi rywalami. Później będziemy dyskutować o reszcie. Jest ktoś jeszcze, czy nie, na celowniku? No, ja bardzo chciałbym, żeby federacja, jeżeli oczywiście będą zainteresowani, ja myślę, że tak, bo to jest dość ciekawe, interesujące, zresztą sam zaraz ocenisz. Chciałbym wyjść do oktagonu, nie marnując zbyt dużo czasu antenowego, nie marnując dwóch różnych jakby gal. Na jednej gali chciałbym wystąpić sam na dwóch w oktagonie z Mandziem i z Karolkiem, z tymi dwoma debilami. Niech ich wsadzą do jednej klatki, dwóm w pierdolę naraz. Wszyscy zaoszczędzimy czasu. Jest zła krew do chłopaków? Wiesz co, Karolek generalnie to jest jakby pakiet do Mandzia, bo Mandzia szczerze i uczciwie bardzo nie lubię i to jest jakby no temacik gdzieś tam sprzed kilku lat. Streamowaliśmy na jednej platformie i bardzo, bardzo, bardzo nie lubię zadufanych w sobie szmaciarzy, którym on jest. To jest straszny egotop, więc myślę, że tak. Myślę, że chętnie bym mu skuł ryj. No to bardzo mocne słowa tu padły. To strzelam, że ten pojedynek nawet bardziej byś go chciał niż z Darolwem, co? Wiesz co, no bardzo możliwe, bardzo możliwe. Natomiast wolałbym, bo wiem, że Mandziu pewnie będzie, jeżeli w ogóle taka propozycja by padła, ją się w ogóle by zgodził na to, w co wątpię, bo pewnie się zesra ze strachu, ale generalnie jeżeli tak, no to podejrzewam, że rzuciłby jakąś wagę, więc pewnie musiałem się do tego przygotować, potrzebowałem trochę czasu, więc najpierw może Darolew, a ja na spokojnie zwrócę wagę, żeby Mandzio, wiesz, nie płakał, że jestem za ciężki. Słuchajcie, zwycięski guzik, czekamy na więcej, witamy z powrotem. Dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie.